pewnym momencie, jak oni zaczynają wychodzić z tego swojego ciała, to widzą nagle swoje ciało leżące na łóżku. Czy ty kiedyś się z czymś takim spotkałeś? Czy ty miałeś takie doświadczenia, żeby zobaczyć własne ciało? Miałem takie doświadczenie, natomiast to nawet ciężko to nazwać, że tak powiem, podróżą senną. Być może, dobra. Przychodzę do swojej babci. Bardzo często kiedyś do niej zachodziłem, pomagałem tam, robiłem jakieś tam zakupy i tak dalej, i tak dalej. Jest lato, wysoka temperatura. Kiedyś były przynajmniej normalne pory roku, 120 lat temu. To i zrobiłem babci zakupy, coś tam sobie przyrządziłem do jedzenia. I mówię, wiesz co, babcia, trochę zmachany jestem, to gdzieś była może godzina tam 16-17, pójdę sobie, strzelę drzemkę. No i poszedłem do pokoju obok, kładę się tam, babcia trochę nie dosłyszy, to tamten telewizor na, że tak powiem, cały power. Mówię, zasnę albo i nie zasnę. No, słyszę ten telewizor, tam na dole sąsiadów, no wiadomo jak to w bloku, z wielkiej płyty. Gdzieś tam ktoś tam że stuknie, puknie, krzyknie, wszystko słychać. No, ale powiedzmy leżę, relaksuję się, próbuję sobie zrobić drzemkę. No i w pewnym momencie poczułem potrzebę fizjologiczną, najprostszą na świecie, zachciało mi się siusiu. No to wstałem z łóżka, idę tam, otwieram drzwi, przedpokój, widzę babcia tam, ogląda ten telewizor tam daje czadu ostro, otwieram drzwi tak jakby łazienki, no i odruchowo do spodni, rozpiąć guzik, rozporek, na dół, nie ma. Rozumiesz, jesteś świadomy, że idziesz, czujesz pokonywane kroki, tak? I w momencie, kiedy chcesz rozpiąć rozporek, patrzysz, że ciebie tutaj nie ma. Nie ma! Widzisz tylko podłogę. Sobie myślę. Wracam do tego pokoiku. No, wracam, to tak powiedziałem. Ja się zacząłem drzeć. Ja słyszałem te swoje krzyki. Babcia, ty wiesz, co się stało? Babcia, ty wiesz, co się stało? I stoję tam i krzyczę, babcia, czy ty wiesz, co się stało? A babcia patrzy w ten telewizor, w ogóle mnie, wiesz, nie słyszy, tak jakby nic się nie działo. No, myślę sobie, ups, to idę do tego pokoju, w którym leżę. Wchodzę, leżę. No to co próbujesz zrobić? Próbujesz zbudzić swoje ciało, tak? Szarpniesz, dotkniesz za rękę, nie wiem, próbujesz, wiesz, szczelić w buźkę, tak jakbyś chciał cucić omdlałego. Nic nie skutkuje. To zacząłem się kłaść tak jakby w swoje ciało, dosłownie, w taki sposób kłaść i mówię, położę się, to może się, może jak już wstanę, to z tym swoim ciałem wstanę. Co ty, Mariusz? Jeszcze chyba z dwa razy leciałem tam do tego pokoju, drąc się w niebo głosy, tak, że babcia, coś tu się stało, coś tu jest nie tak. Co ty? Grochem o ścianę. No i tam po kolejnej próbie powrotu do tego swojego ciała, też tam kombinując, kładąc się, wiesz, tak, śmak, bokiem się kładąc, tak, w pewnym momencie miałem takie wrażenie, tak jakbym zrobił fikołka w powietrzu do tyłu. I tutaj, dosłownie przez to miejsce, bo pamiętam, bo to czułem po przebudzeniu, przez to miejsce, tak jak powiedzmy jest ciemiączko, tak? Zalogowałeś się z powrotem do swojego, rozumiesz, ciała. Troszeczkę się tego przestraszyłem, dlatego że ja już miałem wcześniej te doświadczenia podróży, że tak powiem, sennych, no bo mam je od dzieciństwa. Od przedszkolaka pamiętam te podróże. I od przedszkolaka pamiętam też te stwory, które cię gryzą do tej pory. Tylko że ja się ich pozbyłem. Zauważyłem, że jak się przestałem ich bać, to one przestały przychodzić. A ty je zacząłeś lać, walczyć z nimi. Tak. Ja to zacząłem z nimi walczyć. A tak pierwsza, druga klasa podstawówki. Może trzecia. Jak już tam trochę, wiesz, normalnie gdzieś tam w szkole z chłopakami,
to później w tym śnie. I one takie właśnie były, żeby ci na przykład, nie wiem, przebić tu skórę i cię za tą skórę ciągnąć, wiesz o co chodzi, albo wbić ci gdzieś coś, albo za ucho. Takie kurde, żeby ci takiego, wiesz, psikusa zrobić, żeby cię bolało. One generalnie nie chciały ci zrobić jakiejś tam większej krzywdy, nigdy nie było czegoś takiego, że chcą cię, nie wiem, zabić, zjeść czy cokolwiek, tylko masz takie wrażenie, że one powoli, że tak powiem, do ciebie wręcz pełzały i tak cię tak delikatnie, nie za szybko, nie podstępnie, tylko powolutku do ciebie dochodziły. I ja coś takiego miałem. I w momencie, kiedy zacząłem tam, wiesz, a ty tutaj, a to się cofały automatycznie. I już nie było, nie? I nie wiem, ale tak gdzieś druga, może trzecia klasa, one przestały już do mnie przychodzić, nie? Przestały do mnie przychodzić, no bo pomyślałem sobie, co do gościu zaczął je, wiesz, naparzać, nie boi się, to pójdziemy sobie do kogoś innego, nie? Pójdziemy sobie do Mariusza. No. No, ja też z nimi walczę. Michał, ale taka sytuacja, bo ty, jak mi opowiadałeś o tym zalogowaniu się przez głowę z powrotem, to przypomniał mi się telefon dokładnie sprzed tygodnia. Mhm. Dzwoniła do mnie pani, dziewczyna, która mieszka w Norwegii. Nie chcę opowiadać całej historii, w każdym bądź razie efekt tej historii jest taki, że pewnego razu zalogowała się chyba niewłaściwie, chyba odwrotnie. I odczuwa to tak, jakby dusza odwróciła się do tyłu. Objawia się to taką specyficzną sytuacją, takie są tego objawy, że z chwilą, kiedy patrzy fizycznie, to widzi wszystko, cały nasz świat, tak? Mhm. A z chwilą, kiedy zamyka oczy, widzi to, co jest za nią. To ciekawe. I była już badana przez lekarzy, łącznie z tego typu historiami, że za nią przedstawiali jakiś tekst i ona to potrafiła z zamkniętymi oczami, zamkniętymi powiekami czytać. To ciekawe, ciekawe doświadczenie. To jest ciekawe doświadczenie. Ona jest troszeczkę przestraszona tego, bo mówi, że sytuacje to są, czasami są głupie sytuacje, jak mówi, wyjeżdża na przykład z tunelu samochodem, błyśnie światło nagle, ona zamyka, zmruży oczy i widzi samochody, widzi jakby jechała pod prąd. Bo widzi samochody, które jadą na nią, tak? Czyli to widzi to, co jest dokładnie za nią. Mówi, to kilka razy już zatańczyła na autostradzie przez to, bo oczywiście w takiej sytuacji automatycznie idzie noga na hamulec, tak? I to jest niebezpieczne troszeczkę. To jest coś, to jest, ja bym to nazwał, tak jakby jej się przesunęło trzecie oko, które mamy tutaj, do tyłu głowy, tak? To o tym być mówisz, może. To jest coś takiego, tak. Powiem ci, ja nie spotkałem się z taką sytuacją, nie miałem takich doświadczeń, natomiast nic się nie dzieje bez przyczyny. Ja myślę, że ta osoba, jeżeli nas teraz słucha i ogląda, na pewno nie może się obawiać tego. Tego się nie należy obawiać. Pewnego rodzaju, nazwijmy to, dary, jakie otrzymujemy. To nie jest obawa, ale raczej powoduje to dyskomfort po prostu w funkcjonowaniu. Na pewno, no. Przede wszystkim to trzeba opanować, tak? To trzeba opanować, to do wszystkiego się musimy przyzwyczaić. Natomiast uważam, że tak jak powiedziałem, nic się nie dzieje bez przyczyny i być może tej osobie, tej pani akurat doszło do takiej sytuacji, być może ma jej uratować kiedyś życie. Różne są sytuacje, tak? No, ale fajne. Chciałbym tak. Czasami ciekawie byłoby zamknąć oczy i widzieć, co jest z tyłu, tak? Czasami może tak, ale chyba nie ciągle. Nie? No, ciągle nie. Dokładnie. Michał, podróże w przestrzeni i czasie. Co to za rodzaj podróży? Tak naprawdę to nie wiem. co to za rodzaj podróży. Mogę opowiedzieć tylko na podstawie swoich doświadczeń. Mogę opowiedzieć
O podróżach w bezczasie. Ciekawe. Prosimy. Andrzej Mormachmiatow. No więc. Andrzejek mnie wprowadził właśnie w taki stan kiedyś podczas jednego z zabiegów, w którym to podczas właśnie seansu i robienia akupunktury poczułem się w taki sposób w pełni uwolniony. I tu będzie różnica, jeżeli chodzi o te podróże senne, dlatego że, tak jak wcześniej powiedziałem, po podróżach sennych, w momencie, kiedy wracasz do ciała fizycznego i się budzisz, masz wrażenie wymęczenia fizycznego. Bolą mięśnie po prostu i czasami naprawdę trzeba dospać. Bolą mięśnie, jesteś zmęczony, bo tam jest duża praca, tak? W momencie, kiedy tam sobie gdzieś latasz, to wszystko musisz obserwować, gdzie polecisz, jak polecisz, bo to nie jest tak, że sobie lecisz, tylko powiedzmy, o, lecisz sobie w górę i nad drzewami, nad górami. Czasami masz taką ochotę, że na przykład pod tunelem kolejowym sobie przelecisz, wiesz, no, na pełnej parze, wiesz, o co chodzi, bo to jest frajda, bo to jest zabawa i to też jest, że tak powiem, musisz być zorientowany, tak, żeby tam nie przywalić nigdzie, nie? Natomiast w momencie, kiedy podczas jednego z seansów właśnie z zabiegów, tak jakby z użyciem akupunktury u Andrzeja, poczułem się, tak jakbym poszedł z ciała, natomiast bez żadnych efektów ubocznych w postaci jakiegoś tam bólu po powrocie. Moment, w którym opuszczasz ciało i znajdujesz się w takim miejscu, które nie jesteś w żaden sposób w stanie opisać. Gdzie to jest? Co to jest? Z czym to jest związane? I jak tu się w ogóle znalazłeś? I wiesz, gdzie tu się poruszać? To jest ten, ja to tak sobie nazywam, ten bezczas, tak? Bo wiesz, o co chodzi. Nie masz możliwości jakiś tam obrania jakichś punktów orientacyjnych. Czyli wszystko jest nieznane. Nie. Wszystko jest znane, ale wszystko jest na raz. Wszystko jest na raz. Tak jak powiedziałem, to jest bezczas. Tutaj mamy wszystko uporządkowane, tak? Jeżeli chcesz, nie wiem, nawet w tej chwili przejść z punktu A do punktu B, powiedzmy wychodzimy z Sowiego Gościńca i zasuwamy na Górę Sowę, no to musimy przejść jakiś tam odpowiedni kawałek drogi w odpowiednim kierunku i tak dalej, i tak dalej. A tam tak nie ma. Tam jest tak, że wszystko tak jakby przypływa do ciebie, ty jesteś tak jakby zawieszony w przestrzeni, tak? Masz taką świadomość tak jakby swojej jaźni tylko, tak? Na swojego jestestwa, ale już nie na poziomie świadomości swojego bytowania na ziemi jako człowieka, tylko swojego jakiegoś tam, swojej jakiejś tam jaźni, która jest w jakimś tam ogromnym zbiorniku, że tak powiem, nazwać to można wszechświatem. I w jednym momencie, w jednej chwili możesz być świadkiem wszystkiego naraz, wszystkich doświadczeń, różnych sytuacji, które miały miejsce na planecie dzisiaj, wczoraj, 100 lat temu, 2000 lat temu, albo tych, które będą za 100 lat następnych. I te obrazy, tak jakby, to nawet ciężko stwierdzić obrazami, to przesuwa ci się w takim natłoku informacyjnym, że to jest jedno po drugim, aczkolwiek to się przenika. To się przenika, że w jednym momencie możesz być świadkiem wielu rzeczy naraz. I
Będąc w takim stanie, tam kilka razy u Andrzeja udało mi się być w takim stanie, zresztą jest to coś cudownego, niesamowicie odprężającego przede wszystkim, można powiedzieć. Można wszystkie swoje problemy, wszystkie swoje kłopoty, bolączki, jakieś tam niedomagania, zrzucasz, tak, to schodzi z ciebie, to jest super, nie? To jest naprawdę fenomenalna terapia. Człowiek się wychodzi stamtąd zrelaksowany, czuje się tak, kolokwialnie mówiąc, jak młody Bóg. Mariusz, podczas jednego z tych seansów przypłynął do mnie Stasiu Barski na łódce. Na normalnej, wiosłowej, drewnianej łódce. Płynął do mnie z oddali, przepływając przede mną, odwrócił się do mnie i powiedział: wszystko jest w porządku, Michałku. I popłynął sobie dalej. To było naprawdę poruszające i wzruszające, dlatego że po śmierci Stacha to był tak jakby pierwszy i jak do tej chwili jedyny kontakt, jaki ja z nim miałem. Aczkolwiek nieraz, jak przyjeżdżał do mnie, to przy piwku sobie żartowaliśmy, że Stasiu, pamiętaj, z racji tego, że jesteś dużo ode mnie starszy, to jak już tam pójdziesz, wiesz o co chodzi, w zaświaty, to masz mi, kurde, za wszelką cenę w jakiś sposób dać znać, że to życie po życiu jest, tak? Bo Stachu się przecież zajmował nie tylko tematyką UFO, tak? On to był facet, który miał bardzo otwarty umysł, szerokie zainteresowania i między innymi jak przyjechał do nas, do Stargardu, tam na spotkanie, które interesowałem, bo ja tam dwa spotkania z nim zorganizowałem dla młodzieży, to też była tematyka reinkarnacji i wszystkiego, co jest z tym związane. I Stachu mi obiecał kiedyś, mówi, jak ja ci pokażę, to na pewno będziesz wiedział, że to ja, nie? No ja, pokazał mi w bardzo taki delikatny i subtelny sposób. Podpłynął do mnie na łódce. No proszę. No, fajne to było doznanie. A co z tym czasem? Jak podróżować w czasie? Jak podróżować w czasie? Nie mam też na to recepty gotowej, żeby ci to, nie wiem, wytłumaczyć, opowiedzieć, rozpisać. Jest taki moment, w którym będąc w tej podróży sennej, stawia się przed tobą, tak jak mówiłem wcześniej, możliwość takiego dokonania wyboru, gdzie byś tam chciał zajrzeć. I możesz wybrać sobie właśnie możliwość zaglądnięcia tam, gdzie akurat w danym momencie akurat uważasz, że najbardziej cię to zainteresuje albo najbardziej, wiesz, potrzebujesz tej wiedzy. Czasami się zdarzało tak, że wydawało mi się, że przeskakuję tak jakby do przodu, nie wiem, 10-20 lat może do przodu, może 30 lat do przodu. I nawet nie jestem świadomy, że jestem trochę do przodu. Widać to tak jakby po troszeczkę innej technologii, którą tutaj mamy. A to są takie technologie, takie prozaiczne, dotyczące, nie wiem, napędów na przykład samochodów, tak, jakichś tam elementów zawieszenia, wykonania, takie tam pierdy. Czasami stoją jakieś tam urządzenia, których nawet nie jestem w stanie w ogóle zrozumieć, do czego i po co są, a być może to są jakieś, nie wiem, super nowoczesne kuchenki mikrofalowe, które będą za 30 lat. Natomiast ja jestem z zainteresowania też samochodziarzem, można powiedzieć, i takie szkoły też kiedyś kończyłem. Dlatego poznawałem na przykład, widząc jakieś tam samochody albo jakieś tam rozwiązania. Kiedyś przydarzyła mi się taka sytuacja, że byłem na parkingu na osiedlu, na którym kiedyś mieszkałem, i widziałem, jak facet wymienia koło w samochodzie.
Samochód wyglądał inaczej jak nasze samochody. W momencie, kiedy ściągnięte było koło z tego samochodu, to całe, że tak powiem, kolumna MacPhersona, która jest w przeciętnych samochodach, wyglądała zupełnie inaczej. Służyła do tego samego, do czego służy nasz, jednakże rozwiązanie technologiczne było całkiem inne. Nowocześniejsze, bardziej niezawodne, tak sobie później to analizowałem i no inne, takie wiesz, no to tak jakbyśmy się dzisiaj cofnęli w czasie i pooglądali samochody, które były sprzed na przykład 60 lat, tak, czy 80 lat, no to będą nam się wydawały, wiesz, strasznie tam archaiczne te rozwiązania w porównaniu do tego, co mamy dzisiaj, a z kolei to, co mamy dzisiaj, a... Ale to, co widziałeś w tym śnie, to było coś, co będzie dopiero występować w przyszłości, tak? Tak. Dokładnie tak. To tak, jakbyś sobie, wiesz, powiedzmy na... przesunął się do tyłu, do przodu, tak? Jednak, ale nie stanowiło to... Nie stanowiło to dla mnie aż takiego zainteresowania, te nowinki, że tak powiem, techniczne. Nigdy jakoś tak nie przykładałem do tego wagi. Raczej bardziej kontakt właśnie z istotami, nie? Z istotami. No, to, czego mogłeś się na przykład dowiedzieć, jeżeli chciały w ogóle podejmować z tobą jakiś kontakt, tak? Jakiś dialog, jakąś rozmowę, to było dla mnie zawsze o wiele cenniejsze niż to, co oni tam mają, tak? Jaki mają samochód, czy samolot, czy... Aczkolwiek powiem ci jeszcze taką ciekawostkę właśnie odnośnie tych podróży. Zawsze i to od dzieciństwa, i nie wiem, czy to ma związek z podróżami, czy z tą reinkarnacją, wydawało mi się, że nasze samoloty odrzutowe są strasznie prymitywnymi środkami transportu. Czyli coś gdzieś musiałem widzieć już, wiesz, o wiele nowocześniejszego, co się poruszało o wiele szybciej, o wiele ciszej, o wiele bardziej komfortowo, bez potrzeby, że tak powiem, posiadania, nie wiem, jakiegoś wielokilometrowego pasa startowego. Te samoloty to dla mnie, wiesz, to tak jak te samochody sprzed 60 lat, nie? No dobrze, a powiedz mi, czy na przykład w tych podróżach w czasie widziałeś jakieś, nie wiem, wydarzenia z przyszłości? Coś, co mogłoby nastąpić? Wydarzenia z przyszłości, coś, co mogłoby nastąpić. Czasami były takie, powiedzmy... Dobrze, powiem ci o tym. Nie będę opowiadał o wszystkim. Skupmy się na tym, co faktycznie się wydarzyło, tak? To był sen z końcówki grudnia albo początku stycznia. Mam gdzieś w telefonie w rejestrze, bo pamiętam, że dzwoniłem do kolegi, żeby mu o tym powiedzieć. Ten rok? Przełom tego roku, z 2019-20. Znajduję się na swoim osiedlu, w którym mieszkałem w okresie dzieciństwa. Przechadzam się, nawet nie latam nad tym osiedlem. Przechadzam się po tym osiedlu. Słuchaj, osiedle, na którym mieszka kilkanaście tysięcy ludzi. Nie ma żywego ducha. Nie ma nikogo. Jest środek dnia. Jest ciepło, bo ja odczuwam temperaturę w momencie, kiedy tam jestem, tak? W tych podróżach. Nie ma nikogo. Co jest grane? No to sru szybko do siebie tam, w to miejsce, w które teraz mieszkam, tak? Już tam się teleportowałem szybciuteńko, że tak powiem. Widzę ulicę, dom rodzinny, całą naszą ulicę. Nie ma żywego ducha. Nie ma nikogo na ulicy. Podkreślam, środek dnia, ciepło, nie pada. To jest nienormalna sytuacja, dlatego że mieszkam w dosyć dużym mieście. Nie zdarzyło mi się jeszcze za swojego życia zaobserwować takiej sytuacji, w której to byłoby niemożność zobaczenia żadnej osoby w środku dnia, tak? No i postanowiłem, że wejdę do jednej z kamienic, do jednego budynku i popytam się sąsiadów, co tu się, kurde, dzieje? Gdzie ja się w ogóle znalazłem? Bo może się znalazłem w jakimś, kurde,
nie wiem, czasie, w którym to nie ma już ludzi na planecie, no bo cholera wie, gdzie ja poleciałem, tak? W każdym razie wlazłem do mieszkania, do dużego pokoju, z przedpokoju wlazłem do dużego pokoju i sąsiedzi, ja się pytam, słuchajcie, co się dzieje? Czemu w ogóle ludzie nie chodzą po ulicach? A oni do mnie, to ty nie wiesz? Ja mówię, no, to ty nie wiesz? Myśmy się tu schowali, nie można teraz, wiesz. Miałem takie wrażenie, nie było takiego przekazu jednoznacznego, na podstawie którego mógłbym sobie wydedykować, że coś takiego będzie miało miejsce. Nie wiem, nadchodzi jakaś tam wojna, nie wiem, będzie bombardowanie, cokolwiek. Sen się zakończył pod znakiem zapytania. Oni się dziwili, że ja nie wiem, a ja dalej się ich pytałem, co tu jest grane. A oni dalej, to ty nie wiesz? I się obudziłem. No i co? Mija 2,5 miesiąca czy 3 miesiące i co mamy? Nie wychodź z domu. Koronawirus, tak? Puste ulice, coś nienormalnego. Po ulicach przejeżdżają tylko radiowozy. Przez megafony jest puszczony ponury komunikat. W telewizji nakazują ludziom pozostanie w domu. Możesz pójść tylko po zakupy, ewentualnie do pracy. Ale jak nie musisz, to do pracy też nie, choć pracuj sobie zdalnie. Ziścił się, że tak powiem, sen, który śnił mi się na przełomie roku 2019-2020. Po 3 miesiącach, tak? Po około 3 miesiącach. Zobaczyłem to, co widziałem w tym śnie. Puste ulice, puste miasto, nikogo, żywego ducha. No ja ci powiem, że ja dokładnie takie samo wrażenie miałem, jak końcówka marca chodziłem po wrocławskim rynku, w którym jest nawet o 4 nocy, jak pójdziesz, to jest tam dosyć sporo osób. Ten dni życia. A ja byłem o godzinie 12 w południe i widziałem na całym rynku 2 osoby i to jeszcze przemykające tak z bramy do bramy, wiesz? Tak, tak. Żeby ich nikt nie zobaczył. Ogarnęło mnie wtedy, powiem ci, przerażenie. Mówię, oczywiście. O co tu chodzi o na co tym tu świecie? Chodzi, dokładnie, bo to jest bardzo ponury widok, wiesz. Tak. Z jednej strony możemy zaobserwować, że cała natura, przyroda odżyła, przestały latać samoloty, oczyściło się powietrze, samochody przestały jeździć w takiej ilości, jest czym, że tak powiem, oddychać. Kiedyś tam gdzieś w telewizji nawet widziałem filmy z głównej ulicy Zakopanego, że tam zwierzęta zaczęły po tej ulicy chodzić, coś nienormalnego, tak? Zwierzęta zaczęły chodzić po mieście i to nie w poszukiwaniu, że tak powiem, pożywienia, żywności, nie grzebiąc po śmietnikach, tylko sobie wyszły, bo się poczuły w końcu jak u siebie, tak? Bo intruz człowiek nagle zniknął, tak? No ale to tak, no to takie miałem, że tak powiem, doświadczenie. I na tym doświadczeniu, że tak powiem, na razie poprzestańmy, ponieważ było też kolejne, całkiem niedawno, ale poczekamy. Opowiadałem ci o tym dzisiaj rano. Poczekamy, co dalej z tego będzie, tak? Jakby co, to przypomnimy telewizjom, że coś, że tak powiem, konkretnego, natomiast dotyczącego, że tak powiem, polityki, ale na tym chciałbym poprzestać, tak, bo My polityki tutaj nie uprawiamy. Dokładnie. Michał, no powiem ci tak, fantastyczne są te twoje przygody, twoje doświadczenia. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy ty widzisz jakiś konekt, jakieś połączenie tych twoich podróży sennych z tym twoim wzięciem na pokład? Czy jest tutaj jakieś połączenie, czy nie? Jak myślisz? Wiesz, nigdy się na tym nie zastanawiałem, dlatego że pewne te sytuacje wszystkie były ułożone chronologicznie w czasie, tak? Pewne rzeczy zacząłem miewać już w okresie dzieciństwa, czyli te jakieś tam podróże. Potem do tego włączyło mi się możliwość zaobserwowania tych obiektów. Te podróże dalej sobie trwały. Ja tego tak jakby nie łączyłem jednego z drugim. Ja byłem zadowolony, że coś takiego mogę przeżywać, że mogę doświadczać tego typu
sytuacji. Natomiast nigdy tak nie kombinowałem w głowie, aczkolwiek wydaje mi się, już tak z perspektywy czasu i z perspektywy tego, co do tej pory przeżyłem, że chyba jest jakieś połączenie jednak, tak? Ponieważ ja uważam, tak sobie sam odpowiadam, że tak powiem, że jeżeli oni chcą ze mnie sczytywać, że tak powiem, więcej informacji, to muszą dać mi większą możliwość poruszania się we wszechświecie, tak, umownie nazwijmy, tak, czy w różnych światach równoległych, po to, żebym po prostu, żeby mój twardy dysk zapisał tych informacji więcej, tak. To nie są tylko informacje przecież z podróży poza ciałem w różne inne światy, ale to jest przecież też cała masa mojej takiej wewnętrznej analizy tego, co ja tam zaobserwowałem, z kim tam, że tak powiem, mogłem porozmawiać. I to nie jest tak, że ja poleciałem, wymieniłem dwa, trzy zdania i koniec, i poleciałem sobie gdzie indziej, ale czasami to są tygodnie albo miesiące zastanawiania się, po co ja tam byłem, o co w tym wszystkim chodzi, wiesz, to są łamigłówki, kurde, trzeba się czasami pozastanawiać. A tym bardziej jest to ciekawe i fascynujące, dlatego że w podróżach poza ciałem jest taki zarypisty plus, że czasami jak masz problem taki swój prywatny, który nie wiesz, jak masz go rozwiązać, i akurat pójdziesz spać i masz tą możliwość, że cię tam wystrzeli, że tak powiem, w kosmos, umownie mówiąc, to znajdziesz tą odpowiedź. I jak się przebudzisz, jak będziesz pamiętał ją, to znasz już rozwiązanie. Takie rzeczy. Ja troszeczkę z tego korzystałem, jak byłem małolatem. Potem o tym, że tak powiem, zapomniałem, no bo zaczęła się fascynacja innym życiem, takim dorosłym, zaczęły się dziewczyny i tak dalej, pierwsze miłości, to człowiek tak jakby w bok odstawił tam jakieś tam latanie poza ciałem, jak tu jest laska, wiesz, kurde. Natomiast to działa i to jest fantastyczne, nie? I życzę każdemu człowiekowi takich doświadczeń, dlatego że są one naprawdę budujące i przede wszystkim można się przekonać, jaki jest umowny sens istnienia naszego tutaj na tym planecie, w ogóle życia, bytowania. Pomaga nam zrozumieć wszystko, pomaga nam wyjaśnić pewne rzeczy, udzielić odpowiedzi na nurtujące nas pytania, skąd tutaj, że tak powiem, się wzięliśmy, po co, dlaczego. No i przede wszystkim być wyrozumiałym dla innych ludzi, chociaż jest to bardzo czasami trudne i ja wiem, że ja też muszę nad tym popracować, bo mam takie współczucie i ogromną empatię dla słabszych osób, tak? Dla, powiedzmy, osób niepełnosprawnych, dla osób, które potrzebują pomocy drugiego człowieka. Aczkolwiek potrafię być bezwzględny i okrutny dla tych pełni sprawnych, zdrowych, którzy gdzieś tam pobłądzili, tak? I jeszcze są bardzo uparci w tych swoich błędnych przekonaniach. O. No, ale tak, to żeby kogoś nie oceniać, to już jest wyższa szkoła jazdy, tak? Tak, to już trzeba pojechać do Tybetu, mi się wydaje, wiesz, na 7 lat chociaż. Michał, dziękuję Tobie ślicznie, dziękuję Państwu za uwagę i prosimy, aby osoby, które miały, być może miały podobne doświadczenia lub podobne przeżycia, prosimy o kontakt z nami, zobaczymy, może powoli ludzie zaczną się ujawniać. Dokładnie. I mówić o swoich przeżyciach, bo to wcale nie jest takie rzadkie, jak nam się wydaje. I właśnie chciałbym się zwrócić tutaj za pośrednictwem Mariusza Telewizji, że każda osoba, która przeżyła chociaż, że tak powiem, cząstkę z tego, o czym ja tutaj opowiadałem, jeżeli znajdzie się na odwagę, że tak powiem, niech się zgłosi do Mariusza. Porozmawiamy razem. Jeżeli nie będą chciały te osoby, to oczywiście zapewnimy
anonimowość, tak, i dyskrecję, natomiast warto o tym rozmawiać, bo my się uczymy, kochani, sami siebie, tak? My się na tym świecie ciągle na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń my się uczymy jako ludzie. My się uczymy istoty naszego człowieczeństwa. Ja również Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia następnym razem.